Natan, czym jest dla Ciebie ta nagroda, którą dzisiaj otrzymałeś od Polskiego Komitetu Olimpijskiego? Jest na pewno dużym wyróżnieniem, ponieważ jeszcze nie spotkałem się z takim docenieniem moich osiągnięć. No nie było ich za wiele, a właśnie ta nagroda jest bardzo tak, no czuję się bardzo wyróżnione. Za Tobą są Mistrzostwa Świata Juniorów. Jak byś ocenił ten występ teraz, już po jakimś czasie? No, bardzo dobrze. No. Jestem zadowolony, że się udało, bo naprawdę to nie było tak, że się udało, tylko od wielu lat, od kilku lat myślałem o tym, żeby stać mistrzem świata i w końcu się udało. Został tak wypracowany przez wiele było czynników, które się na to złożyły. I mam nadzieję, że to jest dopiero początek jakby takiej kariery sportowej, bo to jest tak naprawdę pierwszy taki poważny wynik mój. Wcześniej były jakieś poprzednie imprezy, które też dobrze wypadałem, ale jakby to pierwsze miejsce mistrzostw świata juniorów jest takim pierwszym jakby czynnikiem, nie? Jaki niedługo w 2016 roku Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro, pewnie chciałbyś tam wystartować. Jakie są Twoje marzenia, jeżeli chodzi o ten start? No byłoby super. Jak na pierwsze igrzyska, to w ogóle sam wyjazd to moim zdaniem niesamowita sprawa. No i zobaczymy, jak się potoczy sytuacja. Teraz jestem na obozie w Szklarskiej Porębie z seniorami i mam nadzieję, że trener Wojciechowski bierze mnie pod uwagę. No i zobaczymy, jak się zaprezentuje na wiosnę w zawodach kwalifikacyjnych w Poznaniu. I na pewno potem będą podejmowane jakieś dalsze decyzje. No i potem kwalifikacje olimpijskie, prawda, 2015. Chociaż widziałem, że FISA zmieniło trochę zasady kwalifikacji dla wioślarzy, żeby wyrównać poziom kobiet z mężczyznami. Właśnie trochę poobcinali miejsc u mężczyzn. Więc jeszcze może być ciężko. Na przykład dla porównania wcześniej w jedynkach było 11 miejsc z mistrzostw świata, a teraz jest 9. Więc no znacznie było, że czwórek. Jedną obcięli czwórkę, ósemkę też, więc no ale trzeba walczyć, prawda? Wiadomo, że na igrzyska jadą najlepsi i tak powinno też być. Trudno się uprawia wioślarstwo w tym kraju? Znaczy, nie mam porównania, prawda? Więc ciężko mi tak jednoznacznie powiedzieć, ale z tego, co orientuję się, prawda, bo mam też znajomych za granicą, to na przykład w Niemczech na pewno są lepsze warunki, ale ja nie narzekam, bo ja mam wszystko, prawda? Naprawdę. Też dzięki mojemu trenerowi i tacie mam wszystkie warunki, więc ja naprawdę nie narzekam, ale wydaje mi się, że dla niektórych może być ciężko, prawda? No, kluby też nie mają zbyt wielu pieniędzy, tym bardziej jeżeli chce się pogodzić sport z nauką i z życiem, prawda? Bo często są takie sytuacje, że ludzie kończą w wieku 32 lat karierę, mają skończone wychowanie fizyczne, pracy nie ma i nie ma co robić, prawda? Więc to jest taka negatywna strona, moim zdaniem, właśnie uprawiania wioślarstwa, bo w tym sporcie nie ma wielkich pieniędzy, nie można uprawiać wioślarstwa i żyć z tego. Oczywiście do pewnego stopnia, ale to nie jest na pewno spełnienie oczekiwań i no w tym względzie ciężko. Jakie marzenia na 2014? 14? No na pewno chciałbym zakwalifikować się na jedną z głównych imprez, czyli albo Mistrzostwa Świata Młodzieżowe, które będą we Włoszech, albo Mistrzostwa Świata Seniorów. Jeśli na Młodzieżowe Mistrzostwa Świata, to na pewno myślę o jedynce i celem byłby finał A. To byłby naprawdę dobry wynik jak na pierwszy rok młodzieżówki.